Trochę senny jestem. Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie. Kolejny film z właśnie takiego ala vloga. Poprzednio wam się bardzo spodobał, w sensie zostawiliście mega dużo łap, mega dużo subów też. I ogólnie film się całkiem fajnie przyjął, więc stwierdziłem, że czemu by nie nagrać drugiego podobnego, w sensie, że znowu zacząć z wami w ręce, nie? Pod wczorajszym odcinkiem było masę naprawdę komentarzy, które wyświetlają wam się gdzieś tutaj. I chodziło między nimi w nich, dobra. Chodziło w nich o to, że widzieliście po prostu jak palionka. O, Palion mi napisał. Tam na monitorze widzę jak to. Pisaliście, że w 14 minucie widzieliście w moim filmie jakiś guzik. I tutaj macie teraz wyświetlony fragment tego filmu i faktycznie jest tam jakiś guzik, więc zaraz to pójdziemy oczywiście sprawdzić. Pisaliście również o jakimś domku z kamienia, coś takiego, ja w ogóle niezbyt czaję o co chodzi, w sensie był tam podobno jakiś domek w 10 minucie chyba, więc naprawdę sporo szczegółów zauważyliście, których ja nie widziałem, no tak zazwyczaj właśnie działam, że mało myślę jak nagrywam, ale mam nadzieję, że zaraz wszystko obczajemy, no i zobaczymy co tam się tak naprawdę kryje, ale zanim zaczniemy, subskrybujcie koniecznie kanał, zostawcie łapeczkę w górę, ponieważ to jest mega ważne moi drodzy, ci którzy nie subskrybują oczywiście nie są na bieżąco, a tutaj się wyświetla 5 ostatnich subskrybentów, więc jeżeli dotarłeś do tego momentu i zasubskrybowałeś wczoraj kanał, bo wczoraj to tam chyba aż 700 osób subskrybowało nowych. No to warto zasubskrybować, ja z tobą pójdę drugi widzu. No mają fajną opartą ścianę, nie? Tu subskrybent jest chyba. Bo nie wiem czego nam radę tam dodać, nie wiem czy się zmieścił. No i w każdym razie teraz po prostu zobaczymy o czym tak naprawdę mówiliście, muszę to sprawdzić. Ale jest jedna rzecz, o której totalnie zapomniałem i nie jestem z niej dumny. Bo jak widzicie, ta koszulka to nie jest koszulka, którą powinienem mieć na filmie. Dajcie mi chwilę, okej? Okay? Dobra, teraz dajcie mi zmienić tą koszulkę, uwaga! Lepiej, okej? Okay? W sumie w końcu musiałbym stworzyć jakąś reklamę tego mojego sklepu. Mam pewien pomysł, czekajcie. Dobra, nagrałem reklamę, jest po prostu tragiczna. Ale jak chcecie zobaczyć, to wpadajcie w link w karcie. Teraz nie wiem z której strony, ale tam z którejś na pewno. Wpadajcie koniecznie na sklep, jak i na reklamę, która znajduje się na drugim kanale. Wróciłem ją o 15, więc możliwe, że część już z was ją widziała. A teraz porywam was w świat Minecrafta. Zapraszam! A więc kapitanowie moi, znajdujemy się w Minecrafcie. Czekajcie, założę sobie słuchawki, dobra. Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie z Minecrafta. Jak widzicie jesteśmy tutaj, jest noc, jest bzyku nawet na serwerze. No nikt na czasie nic nie pisał, bo i trucy. Mamy ustalone zasady co robimy, ponieważ tak, pisaliście koniecznie, że mam sprawdzić. Przede wszystkim w 5 minucie tam był jakiś domek, przed którym przelatywaliśmy, więc ja w tym momencie to lecę widzę sprawdzić, bo no takie rzeczy to ja po prostu muszę pamiętać, spamiętywać, żeby później nie było przypału, prawda. No i faktycznie jest tutaj jakiś różowy domek, więc mieliście dobry łeb i dobry wzrok przede wszystkim, że w ogóle to zauważyliście. Ale co to jest w ogóle? Mój domek palionki i nowej osoby. Dobra, weźmy sobie tutaj. Super, tutaj nas strzężka palionki, to jest Ender Chest, więc to będą na moje itemy, lol. Super zabawa, proszę nie usuwać wagonika. I tutaj tak naprawdę nic nie ma, widzowie, więc nie wiem po prostu co to jest za miejsce. Skrzynka jest totalnie pusta, jak widzimy, więc chyba to miejsce niezbyt nam pomaga w całym śledztwie. Prawdopodobnie jest to jakiś stary domek, który palionka kiedyś może wybudowała, bądź wybudował go ktoś inny, żeby kogoś tutaj podpuścić. O, widzowie, no bo ja już naprawdę myślałem, że zobaczyliście jakiś ważny szczegół, no ale chyba nie, no ale chyba nie, prawda? Więc, no nie wiem co mam o tym sądzić, no nie jest to chyba zbyt ważne tutaj w naszym śledztwie i raczej to nam sprawie nie ułatwi. W ogóle mam wrażenie, że siedzę strasznie nisko, też macie takie, nie, chyba jest git. Wpadajcie na nasze przeba, nie, dobra, już koniec tego, dobra. Koniec tego reklamowania się, okej? Okay? A więc tak, ten domek z 5 minuty nam niestety widzowie nie pomógł, więc on nie jest ważny tutaj w naszym śledztwie, ale pisaliście jeszcze o jednej rzeczy, którą jest czekajcie, co to było? To było, dobra, już pamiętam, guziki. Guziki właśnie w tamtej tajnej bazie, w której byliśmy, więc polećmy tam teraz. Ogólnie jest noc, więc raczej nie powinienem w nocy latać na takie przygody, bo jest to kapeczkę, że tak powiem, niebezpieczne. Mam w ogóle wrażenie, że jesteście kapeczkę krzywo, widzę, wyczajcie, ja was troszeczkę, to powiem, poprawię. O, okej. Okay. Chyba jest gorzej niż było, chociaż nie, jest lepiej, dobra. Chyba jest lepiej, widzowie, dobra. Lecimy po prostu, lecimy teraz do tamtego miejsca. Ja tam muszę polecieć, kurde, no jest to trochę drogi, mam na szczęście już dużo fajerwerek, pożyczyłem troszeczkę od bzyka, no. Trudno się mówi, ale oddam mu kiedyś, okej? Okay? Na pewno mu to kiedyś oddam, dobra. Lecimy w każdym momencie, w każdym razie, w tamtą stronę. Jak w ogóle widzicie, tam jest, o Jezus. Na mojej kamerce, jak tam spojrzycie, jest statyw. To dlatego, że przed chwilą nagrywałem tą reklamę na Plusa, więc to sobie zobaczyć. Niech tam wejdzie. Ja się do tego ogólnie to nie przyznaję, okej? Okay? Ja się do tego nie chcę przyznawać, co tam się działo, bo
Wstyd. Trochę cringe. Okej, dobra. Lecimy w każdym razie pod te trzecie drzewo. Mam nadzieję, że znajdziemy tam to, o czym mówiliście, bo pisaliście, że tam był jakiś guzik. Szczerze, żadnego guzika nie widziałem, więc mam nadzieję, że widzowie nie robicie mnie w konia. Znaczy, no już zobaczyłem, że ten film, no i widziałem tam guzik, więc no, wiem, że mnie nie robicie. Ale dobra, po prostu sprawdźmy to pod takim względem. To było tu chyba to drzewo? Które to było drzewa? Tam, te drzewa. Dobra, tu się nawet świeci. Dobra. Ej, ja tego nie zamknąłem? Miałem wrażenie, że to zamykałem wczoraj. No dobra, okej. Czemu ty jesteś taki, kurde, czemu masz czerwone oczy? Stary, weź się zastanów, nie będę z tobą rozmawiać, jak masz czerwone oczy. Dobra, wbijamy, widzowie, idziemy pod ten guzik. Sprawdźmy w ogóle, co mówi ten guzik. Okej. Z tego, co widziałem pod moim wczorajszym filmikiem, tutaj wcale tej ściany nie było. To po pierwsze, primo. Po drugie, guzik stąd też zniknął, co też było widać na filmie, więc... Bardzo ci interesujące, muszę przyznać, bardzo ciekawe, nie wiem, czy tutaj też gdzieś nie było guzika, ale to mnie bardzo ciekawi, bardzo, bardzo ciekawe, że ktoś tutaj był i ten guzik usunął po moim wczorajszym filmie. Nie podoba mi się to, widzowie, no ale w każdym razie dobra. Ej, tam jest coś za tym, dobra, chwila, bo będzie totalne śledztwo, co to jest? Muszę wyłączyć konto palionki. Ma zbyt proste hasło, a Dave już kiedyś na nim był. Mam nadzieję, że ona da mi maila i nic nie będzie podejrzewać. Ukryję nowe hasło pod łóżkiem. O kurde. Okej, dobra. Okej, dobra. Uspokójmy się, tak? Jeszcze raz. Nowe hasło jest pod łóżkiem. Ale gdzieś tu jest łóżko? Nie, pewnie pod tym łóżkiem w tej bazie odjętego. Dobra, to duże łóżko, zaraz tam prosimy. Ma zbyt proste... No to prawda, byłem kiedyś na koncie palionki, okej, no dobra, w każdym razie, okej, dobra, wiemy wszystko, nie mam lodu, więc muszę to zrobić ponownie, tak, no niestety, kurde, mnie to kiedyś w końcu ktoś przyłapie, widzowie, ale dobra, ej, czajcie to, że Yeti zmienił hasło do konta od palionki, w ogóle to jest dla mnie totalnie powalone, przecież on w ogóle nie chce dopuścić, żeby ktokolwiek się na nie włamał, żebyśmy się dowiedzieli, co się tam dzieje, widzowie, to jest po prostu porypane dla mnie totalnie, ale ja się nie poddam, ja w tym momencie tam lecę, bo no nie może tak po prostu być, że my się sobie będziemy tak dawać wchodzić na głowę, prawda, dobrze, że mamy tą elitrę, bo jak ja miał tutaj, że tak powiem, kurde, chodzić z buta, to by było naprawdę przerypane. A wy, widzowie, w międzyczasie, skoro my sobie i tak lecimy i nic ciekawego się na ekranie nie dzieje, to możecie napisać na przykład w komentarzu, jak wam minął dzień i co jedliście na śniadanie. Ja dzisiaj na śniadanie, uwaga, uwaga, zjadłem dwa hot dogi z Lidla, okej, dwa hot dogi, naprawdę dobre. Do tego trzy buły serowe, które są tak wchodzą, po prostu, no mój posiłek śniadaniowy miał 1100 kalorii. 1100 kalorii dzisiaj wleciało do mnie na śniadanie. Pakuję równo karabiny, mam nadzieję, że wy też, widzowie, i po prostu u was się też forma zgadza. No u mnie się nie zgadza, bo nie trenowałem 2 miesiące, no ale to dlatego, że miałem kontuzję barku, widzowie, nie pytajcie. O nie! Nie doleciałem na... No dobra, zużyłem już chyba z 8 fajerwerek, dobra, trudno. Lecimy po prostu do tamtego miejsca. Uuu, co to, kurde, jakieś twarzyczki, dobra. Let's go! Lecimy w tamto miejsce! Let's go! Uwaga, uwaga, bom! Jestem mistrzem fajerwerek! Okej, dobra, teraz twarde lądowanie, patrzcie to. Nie! Specjalnie wylądowałem leciutko, równiutko, żeby nic się nie stało, a i tak zginąłem. I z mojego 7 levela został 4, ja właśnie często widzę, właśnie w taki właśnie sposób, teraz to swój level. Dobra, załóżmy sobie ten nasz ekwipunek, który jest nam niezmiernie potrzebny. Palionowy na chwilę wszedł i wylos, no ciekawa sytuacja. Dobra, ej, bo nie, a nie, dobra, są moje buty, dobra, okej, już się bałem, że moich butów nie ma. Łuk mamy, kilof mamy, mamy sikierkę, dobra, wszystko chyba jest na miejscu, fajerwery też są, okej, dobra. Wszystko, koty, szczosy, kabanosy chyba się zgadza, okej, dobra, a więc wbijamy poduszko. Pod Yetiego! Czekaj, teraz tak, tu. No szkurde! No nie, no Jezus! Dobra, Boże, to jest najcięższe miejsce, do którego jest wbić, dobra. Zaraz się graczy śpi, ja nie idę spać, co jest? Ja nie idę spać. Lecę na ten lewy pas, dobra, chwila, bo się zgubiłem wątek. Łóżko, tak, łóżko, dobra. Pod łóżkiem. Level 4, order, what's my hand? Make it swear. Coś tu jest? To jest książka, okej. Okay. Tam coś? Pusto, okej. Okay. Hasło do konta palionki. Okej, to chyba trzeba skopiować. Mail do konta palionki. Palionka ma poczucie. Ej, kurde, mamy pasy do konta do palionki. Dobra, to w takim razie. Ej, chwila.
Czy mi się wydaje, czy nie zostało nam po prostu nic do zrobienia, jak wejście w tym momencie na konto odpalionki? To skoro mamy pasy, to co innego nam zostało do roboty? Zróbmy to. Dobra, słuchajcie, wbijam na palionowo, no i zobaczymy, co się teraz stanie. Jezus święty, gdzie ja jestem? Ej, czekajcie. Boże święty, widzicie, jestem palionką, ale chwila. Co to jest w ogóle za więzienie? W sensie, chwila. Byłem na koncie palionki, wszedłem na serwer i jestem w czymś takim. Boże święty, to... Boże, co to jest w ogóle? To jest jakieś koszmarne więzienie. To jest jakaś książka, czekajcie, czytam. To jest koszmarnie, ale odkryłem chyba jak nawet znaki dla chłopaków z Palionowa, muszę się jakoś z niej porozumieć. Ej! Palionka, możliwe, że ma jakieś znaki, żeby się z niej porozumieć, w sensie... Jak ona chce to zrobić przez taką kurde... O Jezus. Widzowie, przepraszam za kichnięcie, możecie mi napisać na zdrowie, ostatnio już na plusie też kicham, ale... O, jakiś... O, aż mnie w klasie zabolało, ale nie tylko dlatego. Boże święty, co tutaj się wyprawia w ogóle? Przecież my jesteśmy zamknięci w jakieś kurde bryle. No naprawdę, nie wiem, co ja mam teraz zrobić. To... Może ja powinienem wyjść z tego konta, może tak naprawdę to nie były pasy do konta palionki Yeti, cały czas robi mnie w konia, żeby spuścić, nie wiem, moją uwagę w inną sprawę. Nie wiem, widzowie, bo te pasy w sumie sam Yeti, przecież on mógł sobie te pasy sam napisać i w sumie mógł jakieś inne konto stworzyć, na które ja teraz wszedłem, myślę, że to jest kurde ten palionki, a to naprawdę nie jest palionki. No ja nie wiem, co ja mam w tym momencie, widzowie, zrobić, ale w każdym razie koniecznie subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco. To, co się teraz tutaj odwala, to jest po prostu dla mnie nie do pomyślenia. Napiszcie proszę w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co tak naprawdę teraz powinniśmy zrobić, czy widzieliście kolejne jakieś znaki, których ja na przykład nie widziałem, bo jest to oczywiście mega ważne. No i bądźcie po prostu na bieżąco, a na pewno nie przegapicie żadnego filmu. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, subskrybenci drodzy, jak i nie. Do usłyszenia. Hejka.